Dlaczego Zbigniew Boniek został usunięty z galerii sław Juventusu? Zbigniew Boniek to legenda polskiej piłki. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Również we Włoszech zapisał bogatą kartę, bo przez 3 lata gry w Juventusie wygrał wszystko. Później grał także w Romie, z którą identyfikuje się do dziś. W 2010 roku włodarze Juve z Andreą Anielim na czele wybrali 51 piłkarzy, którzy mieli trafić do tzw. galerii sław i dostać gwiazdę na nowo wybudowanym stadionie. W tym gronie znalazł się Boniek. Jednak spora grupa fanów szybko zaprotestowała, mając Bonikowi za złe, że ten odszedł do Romy i krytykował starą damę. Ostatecznie Anieli się ugiął i gwiazdę Bonikowi odebrano. Wiem, co zrobiłem dla Juve, a jeśli kibice nie chcą mnie w galerii sław na nowym stadionie, to powiem im tylko tyle. Nie możecie wymazać historii. Odebrali mi gwiazdę, by z całym szacunkiem dać ją Dawidsowi, który przez pół roku był zawieszony za doping.